Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Chodzi mi, czy Państwo w Ministerstwie mają jakiś plan wieloletni polityki prorodzinnej z uwzględnieniem konkretnych, realnych środków finansowych? Czy Państwo rozmawiają o tym na rządzie? Czy Państwo rozmawiają z ministrem finansów? Jeśli tak, to realnie proszę o odpowiedź, w jakich latach, jakie kwoty będą przeznaczane na realne wsparcie dla polskich rodzin?